Dzień dobry, witam w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej i zapraszam na studium Biblii z cyklu W tyglu z Chrystusem. Dzisiejsze studium będzie zatytułowane Żar, ekstremalne gorąco. Ja mam na imię Remigiusz, dzisiaj ze mną są Piotr, Mariusz i Zenon. Będziemy chcieli modlić się na początku dzisiejszego spotkania, dzisiejszej dyskusji, aby prosić Boga o Jego mądrość i dobre zrozumienie tego, co chcemy czytać i o czym chcemy rozmawiać. Panie Boże łaskawy, prosimy Ciebie o Twoje szczególne błogosławieństwo, kiedy otwieramy Twoje słowo, o zrozumienie tego szczególnie trudnego tematu, dlaczego dzieją się złe rzeczy, dlaczego osoby wierzące doświadczają bólu, cierpienia, straty. Daj, Panie, abyśmy przy tym wszystkim zrozumieli, poznali, że Ty jesteś dobrym, sprawiedliwym, miłosiernym Bogiem. Błogosław nas, błogosław wszystkich naszych widzów. Niechaj Duch Twój Święty kieruje naszymi myślami. O to Cię prosimy przez imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen. 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 W Starachowicach znajduje się Muzeum Techniczno-Przyrodnicze. Znajduje się na terenie Starej Huty. Tam można oglądać cały ciąg metalurgiczny, cały ciąg hutniczy. I między innymi jest wstęp do pieca hutniczego. Oczywiście piec jest nieczynny, ale można wyobrazić sobie, jak wyglądało wytapianie surówki kilkadziesiąt lat temu. I to, co jest ciekawe, to taka klatka metalowa, która znajduje się właśnie przy samym piecu, w której w momencie, kiedy piec pracował, przebywała osoba, która zajmowała się wydostawaniem surówki, otwieraniem surówki płynącej z tego pieca. Bardzo gruba klatka, która miała chronić tego człowieka przed poparzeniem się, przed spaleniem. Dzisiaj będziemy mówili o takich momentach w historii różnych ludzi, w których można byłoby powiedzieć, że znaleźli się w centrum pieca hutniczego, w centrum, kiedy ta temperatura była największa i ten żar był największy. Zaczniemy od bardzo znanej historii. Historii, którą znają także dzieci, chociaż im wydaje się taka dosyć straszna. Historii, którą możemy znaleźć w 22 rozdziale Księgi Rodzaju. Jest to historia Abrahama, która, tak jak powiedziałem, jest znana, ponieważ moment oddania, ofiarowania jego syna jest jednym z najczęstszych motywów biblijnych, które są znane przez wszystkich, niezależnie od tego, czy czytają Biblię, czy nie. Ale chciałbym, abyśmy tutaj zwrócili uwagę na kilka takich elementów tego momentu jako doświadczenia danego Abrahamowi przez Boga. Spróbujmy się wczuć w sytuację Abrahama, który stanął przed takim wyzwaniem. Spróbujmy, panowie, jesteście też ojcami, wyobrazić sobie was na miejscu Abrahama i myśli, które się pojawiły w głowie tego patriarchy, kiedy usłyszał: idź i ofiaruj swojego syna. Spróbujmy porozmawiać o tym, spróbujmy sobie wspólnie wyobrazić. No ja często myślałem w ten sposób, próbowałem się w tą postać niejako wcielić, przynajmniej myślami, i no myślę, że on doznawał czegoś, co byśmy nazwali jakimś takim dysonansem poznawczym, bo znał Boga, znał Jego przykazania i znał też praktyki, jakie były wśród tych narodów pogańskich, gdzie rzeczywiście składano Bogu ofiary ludzkie, i nagle jakby ten Bóg, którego on znał jako Boga dobrego, miłosiernego, żąda czegoś takiego samego, więc zastanawiam się, w jaki sposób on tą myśl do siebie dopuści, że to rzeczywiście jest głos Boży. Ja bym być może wątpił, czy to Bóg do mnie powiedział, a może to jest jakieś tylko moje urojenie,
prawda? Jednak on za tym głosem podąża i jest gotów uczynić to, co słyszy, rozpoznaje jako głos i wolę Pana Boga. Ja bym tutaj podkreślił po pierwsze to, że Abraham był prorokiem według świadectwa Pisma Świętego i myślę, że był jakiś sposób komunikacji, który może niekoniecznie jest przedmiotem szczegółowej narracji w Księdze Rodzaju, który musiał być na tyle charakterystyczny i rozpoznawalny, że nie miał Abraham jakby wątpliwości, że tutaj dociera do niego przesłanie od Boga, bo gdyby było inaczej, no to mamy straszliwą rzecz. Jeśli mówimy o tyglu doświadczeń, to nie ma nic gorszego niż sytuacja, gdy ludzie wierzący robią głupie rzeczy, bezmyślne rzeczy i mówią, że robią to z woli Boga. Mhm. Jest to straszliwe, straszliwe, negatywne świadectwo. A zatem no tutaj ja bym tak stał w obronie trochę tego, że jednak Abraham musiał mieć tę pewność. A z drugiej strony, zobaczcie, to centralnym przesłaniem Biblii jest ofiara, jaką ojciec, Bóg Ojciec składa, dając swojego syna. I motywem takim jednym z najważniejszych jest oczekiwanie, miłość do syna i w końcu właśnie ta ofiara. To otwiera jakby narrację Biblii i czytelnik w sposób taki szokujący, ale zapoznaje się współczesny czytelnik, prawda, z tą historią. Więc no, myślę, że Abraham był człowiekiem Bożym, a jednak, no właśnie, przez samego Boga umiejscowionym w takich no, wstrząsających okolicznościach. W takim piecu hutniczym. Tak. Jest to jedna z najbardziej kontrowersyjnych historii opisanych w Biblii. Wielu ludzi o ten kamień potknęło się. Znam ludzi, którzy z tego powodu zakwestionowali prawdziwość Biblii, mówiąc, że Bóg nie może być ambiwalentny i wydawać poleceń sprzecznych ze swoim charakterem. Mając zaufanie do natchnienia Pisma Świętego, ja wierzę, że w celu próby może i czynił to. W historii Biblii możemy znaleźć kilka podobnych, irracjonalnych z ludzkiego punktu widzenia, z naszego punktu widzenia zdarzeń, historii. W późniejszej historii narodu izraelskiego również podobne irracjonalne z ludzkiego, podkreślam, z ludzkiego punktu widzenia zachowania mogą być. Zauważamy, dostrzegamy. Niemniej jednak rzeczywiście, biorąc to tylko na logikę, na ludzki rozum, nie miał Abraham ani jednego argumentu za. Ja przynajmniej nie znajduję, uwzględniając czy patrząc logiką. A wszystkie argumenty mówiły przeciw. Wiecie, ja uważam, że ten największy żar ognia to był wtedy, kiedy patrząc w oczy swojego kilkunastoletniego syna, mówi: synu, pytałeś, gdzie ofiara? Nie miałem odwagi ci powiedzieć, ale Bóg powiedział, że to ty będziesz złożony. Możemy sobie wyobrazić, puszczając wodze naszej w analizie, że Izaak, już kilkunastoletni chłopiec, mógł zareagować, no chociażby uciec, wyrwać się i uciec. I myślę, że staruszek ojciec nie dogoniłby go. Tu ta postawa, my koncentrujemy się częstokroć na postawie Abrahama, zazwyczaj, najczęściej koncentrujemy się na postawie Abrahama, na złożeniu ofiary. Ale w całej tej sytuacji, moim zdaniem, najtrudniejszy moment był wtedy, kiedy Izaak pomagał budować ołtarz, kiedy składał drwa na ołtarzu i czekał, kiedy to sobie Bóg upatrzy tą ofiarę, bo w drodze na pytanie, gdzie ofiara, wszystko jest przygotowane, Abraham odpowiedział, no myślę, proroczym głosem z natchnienia: Bóg sobie upatrzy. Ale zanim ten baranek z niewytłumaczalnych również ludzkich okoliczności znalazł się, Abraham cały czas z bijącym sercem wiedział, że za chwilę podniesie rękę, aby złożyć w ofierze swojego syna.
i tylko znajomość głosu Bożego upewniła Abrahama, że, jak to Paweł pięknie w liście do Rzymian napisał, uwierzył, miał nadzieję, żywił nadzieję wbrew nadziei. To jest przepiękne Pawłowe wyjaśnienie całego tego paradoksu doświadczenia Abrahama. Dziękuję. Ja sobie wyobrażam Izaaka, który szedł na górę, niósł te drwa i to był inteligentny człowiek, który sobie pewnie się już domyślał, co się może stać, ale też spojrzałem na to z punktu widzenia Abrahama. Zobaczcie, Abraham po raz drugi w życiu stawiany przed niewiadomą. Najpierw na początku życia, kiedy został wezwany do wędrówki i teraz by się wydawało, że już ma taki życiowy spokój, już taką stabilizację, już przeszedł dużo kilometrów i dużo doświadczeń, ma swojego ukochanego syna, na którego długo czekał i także z pewnymi perturbacjami. I nagle taki wstrząs w środku spokojnego życia ze strony Boga. Wyrwanie z jakiejkolwiek strefy komfortu. Druga rzecz. Jeżeli patrzymy na doświadczenie jako Bożą dydaktykę, to spróbujmy popatrzeć oczami korzyści z tego doświadczenia. Jakie korzyści mógł odnieść Abraham z doświadczenia na Górze Moria? To właśnie to jest ciekawe pytanie. I w moim rozumieniu bardziej ta historia z perspektywy samego Abrahama, bo ja bezwzględnie odniosłem z tej historii ogromne korzyści. Kiedy zostałem ojcem, może to się jeszcze pogłębi, bo przecież nasze rozumienie wraz z upływem lat się pogłębia, ale to próba uświadomienia sobie wewnętrznych zmagań Abrahama jako ojca, by dojść tam na górę i zrealizować polecenie Boże, wskazuje na, przynajmniej tak to rozumiem, na ogromne zmaganie, które ten człowiek przeżywa i faktycznie odnosi w tym zwycięstwo, co z perspektywy całości Biblii pomaga mi, człowiekowi, zrozumieć zmagania Boga, który podejmuje plan zbawienia, potem ludzkość upada i Bóg, jakkolwiek tutaj nie wchodzimy w szczegóły dotyczące upływu czasu i wielu rzeczy, ale jednak konsekwentnie idzie na wzgórze Golgoty ze swoim synem i realizuje ten plan, dzień po dniu zbliżając się do tego najbardziej przerażającego dnia, w którym ojciec i syn zostają rozłączeni, co dla nas w ogóle wykracza poza granice pojmowania. Ale jaka korzyść dla Abrahama? Wydaje mi się, że może w tym punkcie życia nie tyle korzyść, co bardziej ukazanie czegoś, co Bóg w nim, co uczynił w jego życiu, jak zmienił je tego człowieka. Bo kiedy wychodził po raz pierwszy, 12 rozdział i 22 rozdział Księgi Rodzaju zaczynają się od tego samego stwierdzenia Boga, lek leka, wstań, wyjdź. Żydzi to zauważają, że to tworzy pewną klamrę łączącą te dwie historie i zamykającą jakby pewien okres życia Abrahama. On wychodzi na początku po to, by stać się wielkim narodem i mieć potomka. I powiem szczerze, że to są bardzo atrakcyjne obietnice. My często mówimy o ofierze Abrahama, gdy opuszcza Ur, ale pomyślmy o tym. Nie ma syna, jego żona nie może dać mu syna, Bóg mu obiecuje, że uczyni go sławnym, że uczyni go wielkim narodem. To są obietnice, które może łatwiej przyjąć, ale w 22 rozdziale to jest człowiek, który jest gotów to wszystko poświęcić, jeśli tylko taka jest wola Boża, a bezwzględnie, i tu pozwólcie, że sobie zażartuję, kończąc tą wypowiedź, kiedy moje dzieci były maleńkie, to nie wyobrażałbym sobie złożyć ich w ofierze, ale teraz, kiedy mam dwie nastolatki, to czasami, oczywiście absolutnie nie myślę nigdy o śmierci, ale są trudne chwile w tej relacji, tak? Natomiast bezwzględnie narracja biblijna mówi nam, kochał go, to był jego syn umiłowany i ten człowiek po latach życia jest gotowy to, co najdroższe i najcenniejsze, złożyć w ofierze, jeśli tylko taka jest wola Boga. Mimo, że to jest już coś zupełnie innego niż obietnica, dam ci wielki naród, będziesz sławny,
On jest gotowy na stratę ze względu na miłość do Boga. Więc ujawnia się to, że przez te lata życia ta jego wiara, ta jego relacja z Bogiem stała się no, niezwykła, niezwykła. Ja tutaj może powołam się na pewien fragment Nowego Testamentu, na słowa Pana Jezusa, który kiedyś w rozmowie z Żydami powiedział takie słowa, że Abraham, ojciec wasz, oglądał mój dzień i radował się. Ja jestem przekonany, że to się odnosi do tego doświadczenia. I Abraham zrozumiał Boży plan zbawienia. To było największą korzyścią, bo chociażby tutaj ten doświadczenie się kończy takimi tej słowami. 22 rozdział, werset 13, gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł wtedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. Ta idea zastępczej ofiary, która wskazuje bezpośrednio na Chrystusa, na to, czego Pan Bóg dokona dla człowieka poprzez Chrystusa. No to było bardzo głębokie doświadczenie. Mieć taką miniaturę zbawienia na krzyżu, a doświadczoną we własnym życiu. To jest coś, co trudno nam zrozumieć. I jeszcze, jeśli mogę wtrącić, Bóg tworzy sobie naród, który przez wieki ma podtrzymywać wiarę w obietnicę potomka, który stanie się zastępcą dla ludzkości. I ojciec tego narodu przeżywa doświadczenie, które głęboko wpisuje się w jego świadomość, w jego pamięć i głęboko jestem przekonany w pamięć tego narodu, bo w Nowym Testamencie ciągle i ciągle widzimy, że dla ludu Bożego Abraham jest postacią, którego życie jest przemyśliwane, kontemplowane, rozważane i wyciągane są z tego życia bardzo, bardzo głębokie lekcje. A wiemy, że nic tak nie zapisuje się w naszej pamięci jak to, co kosztuje nas wiele emocji. Jeszcze patrząc, już tak pomijając te górnolotne, zbawcze aspekty, dla Abrahama to też była ogromna lekcja tego, że warto do końca zaufać Bogu. Już w sytuacji, która wydawała się beznadziejna, Bóg przyszedł z ratunkiem, Bóg przyszedł z rozwiązaniem, którego zapewne Abraham się w ogóle nie spodziewał. Ja chciałbym jeszcze dodać, kontynuując myśl Mariusza, bo to nie ulega wątpliwości, że Góra Moria i Góra Kalwarii to wydarzenia ściśle ze sobą w symbolice związane. Ale kiedy w ostatnich godzinach swojego życia Pan Jezus, świadomy tego, jaki ogień rozpali się za chwilę w tym tyglu jego doświadczeń, co prawda używając innego języka, w tej żarliwej modlitwie w Ogrójcu woła: Ojcze, niech mnie ten kielich minie. Można by to słowo zupełnie zastąpić słowem tygiel. Niech mnie ten tygiel minie. Wszakże nie jako ja chcę, ale jako ty chcesz. Czyli to poddanie się woli Bożej, to uszanowanie wyższych celów, wyższych idei, bo tam ważyły się losy nie tylko personalnie Syna Bożego, Pana Jezusa. Tam ważyły się losy całej ludzkości. Bo przecież misja Pana Jezusa miała ten podwójny charakter. Po pierwsze zrehabilitować Boga, który został przez szatana oskarżony o wiele złych przymiotów, prawda? Brak miłości, tyranię, okrucieństwo i tak dalej, co do dzisiejszego dnia jest częstokroć powtarzane, ale również, i tutaj nie chciałbym w tej chwili dyskutować, co było ważniejsze, czy zbawienie ludzkości, czy obrona charakteru Bożego, objawienie imienia, to co Pan Jezus powiedział. Natomiast lekcja dla nas, dla mnie osobiście, to jest to bezgraniczne zaufanie, poddanie się woli Bożej, która w tym momencie może być zupełnie niezrozumiana.
Tak. Tak, kończąc motyw Abrahama, to jest też niesamowita ilustracja, która przewija się przez całą Biblię, jest jedną z głównym przesłań Biblii. To, że Bóg jest Bogiem cierpiącym i współuczestniczącym w cierpieniu swojego ludu. Mamy drugą historię w tym studium, która budzi kilka moich pytań. To jest historia narodu izraelskiego, opisana w Księdze Ozeasza. Pozwólcie, że przeczytam drugi rozdział Księgi Ozeasza i od wiersza 2 do 13. Oskarżajcie swoją matkę, oskarżajcie ją, bo już nie jest moją żoną, a ja nie jestem jej mężem. Niech usunie znaki nierządu ze swojej twarzy, a z pomiędzy swoich piersi ozdoby cudzołożnicy. W przeciwnym razie rozbiorę ją do naga, postawię taką jak w dniu urodzenia. Uczynię ją podobną do pustyni i sprawię, że będzie jak wyschnięta ziemia i umrze z pragnienia. Nie zmiłuje się nad jej synami, gdyż są synami nierządu. Ich matka przecież uprawiała nierząd, ich rodzicielka odkryła się hańbą, bo mówiła: pójdę za moimi kochankami, którzy dają mi chleb i wodę, wełnę i len, oliwę i napój. Dlatego zagrodzę jej drogę cierniem, odgrodzę ją murem i swoich ścieżek nie znajdzie. Gdy podąży za swoimi kochankami, nie dogoni ich, a gdy będzie ich szukać, nie znajdzie. Wtedy powie: wyruszę, by wrócić do mojego pierwszego męża, bo lepiej mi było wtedy niż teraz. A nie wiedziała, że to ja dawałem jej zboże, moszcz i oliwę. Pomnażałem jej srebro i złoto, które przeznaczyli dla Baala. Dlatego wrócę i zabiorę swoje zboże we właściwym czasie i moszcz o odpowiedniej porze. Odbiorę moją wełnę i len, którymi okrywała swoją nagość. Teraz obnażę ją na oczach jej kochanków i nikt nie wyrwie jej z mojej ręki. Położę kres wszystkiemu, co sprawia jej radość, świętom, dniom nowiu, szabatom i wszelkim uroczystościom. Troszkę słów wprowadzenia. Czym jest Księga Ozeasza? Bo mamy tutaj taką dziwną narrację, prawda, kierowaną do kobiety. A przybliżmy trochę naszym słuchaczom Księgę Ozeasza, jej czas, jej przesłanie. Księga Ozeasza to jest czas, kiedy naród wybrany po objęciu ziemi obiecanej już po czasach Salomona został podzielony na dwie jakby frakcje, które ze sobą walczyły, państwo północne i państwo południowe. No i tutaj państwo północne, zwane Izraelem, z różnych powodów, które bardzo tak szczegółowo sprawozdaje Stary Testament, zaczyna tonąć w bałwochwalstwie. Oddaje cześć fałszywym bogom zamiast prawdziwemu Bogu, okazuje im wdzięczność za deszcze, o te deszcze prosi, o błogosławieństwo na roli prosi, jakieś wymyślone bóstwa, w czasie kiedy wszelkie dobra narodu izraelskiego warunkowane były przede wszystkim aktywnością Boga Jahwe. Ozeasz jest prorokiem, którego i życie, i doświadczenie, i poselstwo to taki wstrząsający, rozpaczliwy apel Boga o nawrócenie, o upamiętanie, o to, żeby w ogóle przejrzeć na oczy i jakby wyjść z tego bagna bałwochwalstwa i takiego też błędnego myślenia o tym, kto jest tym czynicielem dobra dla ludu Bożego. Dziękuję. To jest ciekawe, że tutaj mam taką pewną personifikację. Lud Boży jest ukazany jako kobieta, prawda? I to nie pierwszy raz. W wielu miejscach Biblii, w Nowym i Starym Testamencie lud Boży, Kościół jest ukazany właśnie jako kobieta i albo wtedy, kiedy chodzi Bożymi drogami, jest to czysta kobieta, jak niewiasta z Apokalipsy, prawda? Ubrana w biały bisior. Albo jeśli właśnie łamie Boże przykazania, zdradza Boga z tymi różnymi bogami wymyślonymi, jak to było w tym przypadku, jest określonym mianem cudzołożnicy. Jest niezwykle ciekawy moment, który często przez autorów Pisma Świętego jest przedstawiany. I tak jest właśnie stan tego narodu, o którym mówi Ozeasz.
ten Boży lud zdradził Boga, związał się z bałwochwalstwem i Bóg ma problem, co z tym narodem w tej chwili zrobić. To jest ciekawe, że Księga Ozeasza daje takie trzy warstwy cierpienia. Pierwszy to sam prorok. To jest dla mnie niesamowita postać. Człowiek, który został powołany przez Boga i jako pierwsze zadanie otrzymał: weź za żonę prostytutkę. A potem drugą. A później drugą. No i reputacja, i okoliczności życia. Kiedy jego dzieci nosiły bardzo dziwne imiona, które nakazał Bóg. Nie mój lud, niemiłowana. No wyobraźcie sobie dzieci w otoczeniu, kiedy ojciec woła: niemiłowana, nie mój lud, chodź do mnie. To było cierpienie dla samego proroka. Druga warstwa cierpienia to właśnie naród izraelski, który cierpiał samemu sobie, sprowadzając na siebie problemy w wyniku własnego bałwochwalstwa. Ale teraz zagadka dla was. Gdzie mamy tę trzecią warstwę cierpienia? Cierpiący Bóg. Cierpiący Bóg, prawda? No to są bardzo przykre doświadczenia w życiu małżeńskim, kiedy jedna ze stron dowiaduje się, że jest zdradzana. Notorycznie, bez opamiętania, tak. Bez chęci zawrócenia z tej drogi. Tak. To jest uderzenie w poczucie godności. To jest odarcie z wartości dawanej przez cały czas miłości. I wtedy nie wiadomo, kto bardziej cierpi. Czy ten zdradzający, czy ta zdradzana strona? No myślę, że zdradzający ma wiele przyjemności. Do pewnego czasu oczywiście. Do pewnego czasu, wiesz, fizycznych. Tak. Natomiast to, co się dzieje w psychice takiego człowieka... Myślę, to jest albo wyłączenie uczuć, chyba, albo mocne skrywanie wyrzutów sumienia. Ja myślę, że to jest dziwne polecenie. Wiemy, że Bóg mówi, aby uciekać od cudzołóstwa, tak? A tutaj każe związać się z kobietą cudzołożną. Wiecie, to jest tak, że jeśli my czegoś doświadczamy, osobiście potrafimy lepiej zrozumieć ludzi, którzy przez to samo przechodzą. I żeby prorok Ozeasz mógł lepiej zrozumieć to serce Boże, które cierpiało, to, co Bóg przeżywał, musiał jakby tego osobiście doświadczyć. I wtedy mógł być użytecznym, autentycznym sługą tego Boga. Pewną identyczną sytuację, jak w poprzedniej historii z Abrahamem, kiedy Bóg wydaje polecenie niejako sprzeczne, tak, ze swoim charakterem. Ten, który brzydzi się wszeteczeństwem, cudzołóstwem, nagle prorokowi każe wziąć za żonę to, co wspomniałeś, Remku, reputacja. I teraz tak znów racjonalnie spoglądając na to, przeciętny Izraelita, załóżmy ja byłbym w tamtym czasie, i tak pomyślałbym sobie, ten Ozeasz to jest, on zwariował chyba, to jest niemożliwe, żeby Pan Bóg kazał jemu wziąć sobie za żonę, a potem jeszcze po jakimś czasie drugą i kupił sobie ją tam za jakieś tam pieniądze, tą drugą nierządnicę. To jest niemożliwe, to się kłóci w ogóle ze zdrowym rozsądkiem, z logiką. I dlatego, wiecie, największym paradoksem jest w ogóle grzech. I Pan Bóg próbował już różnych, nawet tak drastycznych, takich tych ekstremalnych temperatur, używając tego przykładu, prawda, tygla, ekstremalnych temperatur, żeby obudzić w ludziach pewną refleksję, że dobro i zło, które wciąż obok siebie występują, one nie mogą istnieć. I zauważcie, że zło zawsze niszczy dobro. Taka może medyczna ilustracja. Człowiek chory może zarazić swoją chorobą, nie każdą, ale są choroby, którymi można zarazić, ale zdrowiem nie da się zarazić kogoś. Prawda? Gdyby tak można było zdrowiem kogoś zarazić. Pamiętacie, co zarzucali Panu Jezusowi faryzeusze uczeni w piśmie? Że przebywa z grzesznikami, prawda? I celnikami. Tak jak Ozeasz ze swoją żoną.
mamy trzecią postać, także bardzo taką sztandarową, jeżeli chodzi o cierpienie. Hioba. No nie czas tutaj, żeby omawiać cały problem Hioba, ale chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na jego podejście do momentu, kiedy przyszło na niego cierpienie. Otwórzmy Księgę Hioba, pierwszy rozdział. Tutaj 21, 22 wiersz. Piotrze, poproszę cię o przeczytanie. Wtedy Hiob powstał, rozdarł szaty, ogolił głowę, potem padł na ziemię i oddał pokłon i rzekł: nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. W tym wszystkim nie zgrzeszył Hiob i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu. Dziękuję. No oczywiście możemy przybliżyć troszkę tło tego wydarzenia, kiedy Hiob dowiaduje się, że jego dzieci, znowu mamy motyw dzieci, poniosły śmierć. Do tego jeszcze jego własne cierpienie. To była to ostatnia zła wieść, bo przedtem tak. Sporo stracił materialnie. Został bankrutem. Powiedzielibyśmy współcześnie, na końcu jeszcze giną jego dzieci. No ja mam taką tutaj pewną wątpliwość, czy taka postawa wyrażona tutaj w słowach Hioba nie jest taką postawą rezygnacyjną, tak? Bo człowiek na ogół musi z czymś zmagać, coś się dzieje złego, stawiasz temu czoła. Wydaje mi się, że tutaj mam taką troszkę postawę rezygnacyjną. Trudno, stało się, Pan dał, Pan wziął, niech jego imię będzie błogosławione. Czy to jest postawa wiary, czy to jest taka właśnie postawa rezygnacyjna, apatii, tak? To. Jak to Fredro napisał, niech się dzieje wola tak. Nieba, z nią się zawsze zgodzić trzeba. Ja bym chciał zwrócić uwagę może na nieco inną sprawę, bo w całym tym temacie cierpienia, szczególnie w życiu ludzi wierzących, którzy czytają Biblię, rozumieją plan zbawienia, dostrzegają siły duchowe, widzą też jakąś taką metanarrację, taką ponad narrację, opowiadanie o wielkim boju, który toczy się, wykraczając nawet poza naszą ziemię, my czasem zapominamy o jednej sprawie, że my nie doświadczamy w pełni zła na tym świecie. Szatan, choć może do pewnego stopnia działać, to uwaga, do pewnego stopnia. Gdyby nie było przez Boga postawionych granic, ja nie wiem, czy moglibyśmy sobie tu otwierać Biblię, czytać ją, nagrywać to, puszczać w świat. Dlaczego tak mówię? Bo widziałem ludzi opętanych. Widziałem ludzi, którzy opowiadali, że gdy próbują sięgnąć po Biblię, coś nimi rzuca. Siły ciemności nie mają prawa tu wkroczyć, nie wiem, zrobić nam krzywdy, prawda, poniszczyć tego sprzętu, dlatego że jest Stwórca, który stawia pewne granice. Myślę, że to jest ważna perspektywa, chociaż bardzo trudna do uświadomienia sobie, że jest ktoś, kto z pewnych powodów pozwala, ale tylko do pewnych granic na aktywność siłą, które ludzkość według Biblii zaprosiła na ten świat. I tylko ostatnia rzecz. Gdy Bóg tylko troszkę przesunął tą granicę, to narracja z Księgi Hioba opowiada o tym, co powiedział Mariusz. Owce giną, osły giną, wielbłądy giną, pojawiają się złodzieje, bandyci i nagle dom się wywraca i dzieci giną. I to nie jest opisane w sposób, który dawałby możliwość złapać oddech. To jest taka napaść, to jest taka przemoc. Przyznam się szczerze, kiedy ja myślę o tym, że mogłyby pojawić się na ziemi dni, kiedy Bóg przestanie hamować, to w ogóle... Boże, nie dopuść, żeby czas, w którym Ty chronisz nas przed siłami ciemności, się skończył kiedykolwiek, bo to jest niewyobrażalne, co mogłoby się wydarzyć. Niezależnie od stanu psychicznego Hioba, popatrzmy na kilka rzeczy, które wypowiedział właśnie w takiej sytuacji i przesłania, którego możemy tutaj wyciągnąć wnioski dla nas. Pierwsza rzecz. Nagi wyszedłem i nagi tam powrócę. Co to jest za deklaracja? Pewne pogodzenie się chyba z tym, co go spotyka. Mhm. Mamy konflikt pomiędzy ratio i faktami. Dlatego wielu
komentatorów tego typu historie, jak z Abrahamem, jak Hioba, traktuje jako alegorię, jako poezję, odbierając im ich historyczność, rzeczywistość wydarzeń, no tylko dlatego, że nie mieszczą się one w granicach ratio, w granicach rozsądku. Bo dwukrotnie, kiedy szatan tutaj z Bogiem pertraktuje na temat Hioba i kiedy Pan Bóg dumny z Hioba, z jego postawy, wskazuje na niego jako na pewien ideał, no to szatan mówi, no Panie Boże, Ty sobie kupiłeś jego wierność za błogosławieństwo. Wszystko ma, zdrowie, bogactwo, rodzinę ułożoną, więc nie jest mu trudno. Ale gdyby go tak dotknęła jakaś krzywda, no to zobacz, jak się inni zachowują. On będzie się zachowywał tak samo jak wszyscy inni, będzie ci bluźnił, a Pan Bóg mówi nie. Nie rozwijając tego w szczegółach, dwukrotnie ojciec pozwala terroryście znęcać się nad swoim dzieckiem. To mocno zabrzmiało. To tak jak Kołakowski oskarża Boga, mówi, Bóg bawi się Hiobem. No więc to, ale to wskazuje ratio. Widzę, Piotr, kiwasz głową no, ze zdumieniem, z protestem. Nie. Nie, po prostu właśnie to są te doświadczenia w życiu, które powodują, że czujemy się zdezorientowani i gdyby nie świadomość wielkiego boju, wartości wiary i jeszcze tej jednej rzeczy, że ktoś ciągle próbuje nas oskarżać. Przecież Abrahamowi też ktoś mógł powiedzieć, ty idziesz za Bogiem, bo On chce cię uczynić sławnym, dać ci potomstwo. A niech ci tylko spróbuje zabrać potomstwo. My nie jesteśmy jako ludzie wierzący, wybaczcie to stwierdzenie, prostytutkami. Naszej miłości do Boga się nie kupuje. My poznajemy Boży charakter i dlatego za Nim idziemy. Ale rozumiem, że kiedy Bóg pozwala w życiu kogokolwiek z nas na takie próby i ktoś to widzi z boku, to może być bardzo skonsternowany. To są trudne sprawy. Dobrze, słuchajcie, mamy drugie wyrażenie Hioba. Pan dał i Pan wziął. Słowa wypowiedziane nad wieścią o utracie dzieci. Bóg jest ponad wszystkim. Nigdy szatan nie zrobi nic ponad to, na co zgodzi się Bóg. Tylko tu jest najstraszniejsze pytanie. Dlaczego Bóg zgodził się dać więcej w życiu Hioba, niż dawał wcześniej? No, nie będziemy o tym dzisiaj mówić, ale w perspektywie Biblii nigdy szatan nic Bogu z ręki nie wydarł. Jeżeli coś zrobił, to tylko dlatego, że ten, który jest ponad wszystkim i kontroluje wszystko, powiedział dobrze, z pewnych powodów i na pewnych warunkach zgadzam się na troszeczkę więcej. Taki był światopogląd hebrajski. Bóg jest władcą, który wszystko, absolutnie wszystko ma pod swoją kontrolą. I trzecie wyrażenie. Niech imię Pana będzie błogosławione. Mimo tych doświadczeń. Ja wiem, że to milczenie... Wciąż wierzę w Boga, tak? Jakby to doświadczenie tak. Nie zachwiało jego wiary, aczkolwiek mogło zachwiać jego wiary. Potem widzimy, że on się będzie zmagał z pewnymi pytaniami, nawet powiedziałbym, że będzie miał pewne wątpliwości, a być może będzie nawet doświadczał jakiejś głębokiej depresji, bo tam są też ślady takich właśnie klinicznych objawów depresji. Mimo wszystko jakby zgadza się, choć cierpi i wciąż wielbi, wciąż wyższa w swoim życiu Boga. Dziękuję. Ostatni motyw dzisiejszego studium. Księga Izajasza, 43 rozdział. Zobaczcie, jaka niesamowita obietnica Boga. Nie bój się, bo cię odkupiłem. Wezwałem po imieniu, należysz do mnie. Gdy będziesz przemierzał wody, ja będę z tobą. Nie zatopię cię rzeki. Gdy będziesz przechodził przez ogień, nie poparzysz się i płomień cię nie spali. Ja, Pan, jestem bowiem Twoim Bogiem, Święty Izraela.
jest twoim wybawicielem. Na okup za ciebie daje Egipt, Kusz i Sabę zamiast ciebie. Które z wyrażeń dla was są tutaj najważniejsze, a w tym krótkim fragmencie obietnic dawanych za pośrednictwem Izajasza? Dla mnie najważniejsze jest to zapewnienie, że Pan Bóg jest z nami w doświadczeniach, czyli po prostu będę z tobą, a nie to, co w danym momencie zrobi, bo nie jest tak zawsze, że Pan Bóg nie pozwoli nam spłonąć lub utonąć, prawda, w wodach pewnych doświadczeń. Niektórzy powołują się na pewne fragmenty Biblii, chociażby na Pawła, który pisze, że dotąd nie przyszło na was doświadczenie, które przekraczało siły wasze, jako pewną zasadę uniwersalną. To miałbym pytanie, skąd tak wielu ludzi wierzących ma depresję? Dlaczego tak wielu ludzi wierzących jest w szpitalach psychiatrycznych, tak? Więc czy to jest zasada uniwersalna, to, że odeprzemy każde doświadczenie, czy to, że w tych trudnych doświadczeniach, które mogą nas załamać, zniechęcić, nawet doprowadzić do depresji, Bóg wciąż będzie z nami? Ja właśnie to odbieram, że to jest najważniejsze i nie wierzę w to, że zawsze człowiek wierzący spada na cztery łapy, jak kot. Nie zawsze tak jest. Czy pamiętacie, czy wyobrażacie sobie Jezusa na krzyżu, który cytuje 43 rozdział Księgi Izajasza? Cytuję Psalm 22. Dokładnie. To może, Piotrze, wypowiedz te słowa. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? I w ten sposób jakby oddaje to wszystko, co przeżywa, co odczuwa. Chociaż jeśli studujemy Pismo Święte, faktem jest, że Bóg go nie opuścił. Ciemność obłoków to jest coś, co ukrywa chwałę Boga na Synaju. I w sprawozdaniu ewangelicznym czytamy, że ten dzień nagle stał się ciemny. Przyszły jakieś gęste chmury. Znana chrześcijańska autorka powie, że Bóg był blisko, ale w ukryciu, także nie był widoczny. I Chrystus w tym czasie nie wykrzykuje słów z Izajasza, a wykrzykuje słowa z Psalmu 22, no tak, tak bardzo jakby demaskujące to, co odczuwa całym sobą, no, z powodu doświadczenia, które w planie zbawienia musiało stać się jego udziałem. I to był Bóg cierpiący, i to był Bóg samotny, to był Bóg cierpiący jako ten, który był na krzyżu, i Bóg cierpiący jako ten, który patrzył na cierpienie swojego jedynego syna, tak jak wcześniej patrzył na cierpienie Hioba, Abrahama. Takim zdaniem podzielę się. Bóg rozumie, że cierpiący może się uskarżać. Hiob też się uskarżał i przeklinał dzień swojego narodzenia. Nie rozumiał wielu rzeczy. Nam dzisiaj jest łatwo, gdy my już to mamy, prawda, opisane i analizujemy. On przez te rzeczy przechodził. Nie znał kulisów tej rozmowy pomiędzy Bogiem a szatanem. Niemniej jednak, jako cierpiący, jeszcze kopany przez swoich rzekomo przyjaciół, którzy, no jak go pocieszali, to wiemy, znamy z całej... Od przyjaciół Boże broń. Tak, tak. Więc, ale on i przez swoją żonę trochę też podburzany. Jednak podobnie jak ci mężowie wiary, on miał tą relację, on znał Boga, on nie rozumiał pewnych rzeczy, ale nie stracił zaufania do Boga, że Bóg jest z nim, że kiedyś się dowie. No zresztą na końcu wyznaje, dawniej ze słyszenia tylko słyszałem o tobie, ale teraz doświadczyłem, prawda? Czyli co innego to, co Piotr wspomniał. Nam dobrze jest mówić o prześladowaniach, kiedy siedzimy sobie wygodnie i mieszkamy wygodnie, bronieni prawem, nikt nam krzywdy nie wyrządza. Natomiast wtedy, kiedy człowiek znajdzie się w tym tyglu, jak ja bym się zachował, znajdując się w podobnej sytuacji. I myślę, że te rozważania w tym kierunku idą, żeby każdy dziś, nawet w tych wygodnych, komfortowych warunkach żyjąc, postawił sobie pytanie, jak ja chciałbym zachować się,
kiedy przeżywałby podobne sytuacje. Ale też pamiętając, że mimo iż mamy wrażenie, że Bóg nas opuścił, On ciągle jest i ciągle jest gdzieś blisko nas. Bardzo dziękuję Wam za udział w dyskusji. Myślę, że jeszcze te tematy zostawiły sporo niedopowiedzeń, które zostają do refleksji naszych widzów. Zapraszam na kolejne studium za tydzień. Będziemy kontynuować rozważania na temat cierpienia i Boga cierpiącego. A teraz też zakończmy to spotkanie, to studium modlitwą. Drogi Boże, dzisiaj dotykaliśmy tak głębokich problemów dotyczących cierpienia i Twojego miejsca przy cierpiących ludziach, przy próbach i doświadczeniach. Gdzieś sami mając takie poczucie, że nie znamy na wszystko ostatecznych odpowiedzi. Proszę Cię, Boże, za tymi, którzy oglądając dzisiaj to studium, myśleli o własnych cierpieniach, o ich przyczynach, zadawali pytania, dlaczego mnie to spotyka. Proszę Cię, Boże, o to, abyś był blisko tych osób, abyś dawał im pokój do serc, zapewnienie o tym, że kochasz je, mimo że odczuwają cierpienie, dał zapewnienie, że jesteś blisko tych osób i daj im także zwrócić wzrok na Jezusa, który cierpiał i rozumie wszelkie cierpienia, które przechodzą dzisiaj ludzie. Proszę Cię, Boże, też o dalsze refleksje związane z Twoją bliskością wobec tych, którzy cierpią. Abyśmy mogli głęboko ufać Tobie w każdej sytuacji, w każdej okoliczności życia. No to proszę Cię w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Amen.